Witam w kolejnym filmiku, takim zapowiedziowym. Akurat oglądam karmienie żyraf. Nie wiem, czy uda mi się pokazać, może najwyżej na zdjęciu, chociaż może. Ale słońce ślepie, ja nie wiem, co tam widać, chociaż chyba widać. Tak naprawdę, patrząc i akurat żyrafy nie ma w żadnej marce parfumowej, ale niektóre zwierzątka już się powtarzają, pewnie się będą powtarzać, bo to nie tylko Zoologist. Bo to też marka Wolf Brothers, ale nie tylko, generalnie te zwierzątka już się pojawiają, marka Kuwę, także różne zwierzątka się pojawiają. Więc idę do Bobiego. Bobi wczoraj niestety po tak długiej przerwie, ostatnio kiedy byliśmy w grudniu, nie był zadowolony, pod koniec troszeczkę tam potakiwał, machał, ale to na pewno nie było to, co było w grudniu, gdzie też było po przerwie, tylko że chyba krótszej, półtora miesiąca, tutaj już widocznie trochę za długo. Chociaż nie, no w sumie też praktycznie, a nie wiem, jak my byliśmy, chyba po świętach, w tym okresie między świętami a Nowym Rokiem, nie wiem, w każdym razie jakoś gorzej to odebrał, nie wiem. Mam nadzieję, że teraz jakoś rano będzie miał bardziej pozytywne nastawienie. I wracając do tematu, jeżeli chodzi o takie różne zwierzątka, to też wśród polskich twórców się pojawiły, jak Jaskółka, Alena Balewskiego, Grzegorz Dzierzęga, miał przecież Oryksa, opowiadałam, już tam takich miłośników właśnie jak Hirax, czyli bardzo animalistycznie, oraz oprócz Oryksa również Trzmiela i nie tylko ta dwójka twórców. Ja mogę powiedzieć, że mam te małpki, Dżunglę dla małpek, La Jungla de los Monos, ale myślę, że Twin Peaks zostanie dopisek El Lobo, czyli wilka, taka surowa natura, na pewno. Będzie zapach Alaska i myślę, że to mi Darek zainspirował, myślę, że będzie dopisek też jakiś zwierzątkowy. Także zrobię też miniserię, taką miniserię wśród moich zapachów gourmand. Będzie miniseria zapachów zielonych, miniseria zapachów wiosennych ogólnie. Tak też będzie miniseria właśnie moich zwierzątek. Moje interpretacje zwierzątek. To mogą być jakieś zwierzątka, które może już są, ale uważam, że ja miałam inne wyobrażenie. I pod tym kątem będzie inna wersja. Jakby wyobrażenie. Jakby ja w tych wszystkich zapachach z zwierzątkami na zwiegu nie oczekiwałam jakiegoś takiej animalistyczności, takiego przybrudzenia nieprzyjemnego, tylko bardziej jakby oddania tych miejsc, typu, że jeżeli, nie wiem, dżungla małpek, to bardziej ta dżungla niekoniecznie muszę mieć jakiś tam zapach zwierzątek i tak dalej, który może być nieprzyjemny, więc bardziej miejsca. Może zapach Mar Oscuridad też będzie miał dopisek, chociaż nie chciałabym tak teraz polecieć, że nagle będzie dużo, myślę, że niektóre. Albo zobaczę, może będzie tak, że Twin Peaks nie dostanie. Na pewno na razie typowo takim jedynym zapachem, który ma w sobie nazwę zwierzątko, to jest La Jungla de los Monos, Monos, małpki. Także, a o zapachach ostatnio tworzonych będzie osobny filmik i będzie to podpięte oczywiście pod serię playlistę wśród składników perfumowych Laboratorium Perfumowego Perfumerii Niszowej Sopolski Styl. Jestem akurat, tu mamy osiołka. Nie wiem, czy widać osiołka.